Cześć, witam was w tym odcinku z FIFA Ultimate Team. W tle oczywiście leci muzyka z FIFA, a my zobaczymy sobie, jak wygląda. O, oczywiście tutaj miałem rage quita, bo no, nie wytrzymałem psychicznie, mentalnie. Zobaczmy sobie, jak wygląda nasz team. Staric, tutaj kiedyś był Mandzukic, on dalej tutaj jest. Jak nie będzie się Staric sprawdzał, to go wymienię. Albo Mejang, czyli biegacz, który biega, ale nic poza tym, no to chyba wiadomo. On ma tutaj 97 tempo tak naprawdę. Gindogan. Widzimy Gundogan, jest napisane, ale mówi się Gindogan. Jest to taki paziu z Niemiec, który kosztuje 65 500. To była najtańsza karta, jaką miałem do kupienia. No i gra całkiem nieźle, strzela gole, jest całkiem tam silny, to może nie jest, ale bije się tam czasami. Tutaj pazie, inform Miranda, bardzo podniesione stety ma w informie. No i jak gra? No gra średnio, kurna, zawiodłem się troszeczkę na nie, myślałem, że będzie lepszy. Tego Silva był tutaj, ale jest kurna z dupy, jest za niski w ogóle, masakra. Ten paziu niski dość jest ten bramkarz, ale za to cuda robi. I reszta chyba znana. Także w razie czego, jak Miranda będzie grał gówno, to Dante wejdzie, a jak Aubameyang będzie grał gówno albo Staric, no to Mandzukic, więc nie ma tutaj lipy. Nie mamy Lukaku jakiegoś, który się przewraca w własne nogi. Mamy także, to jest najważniejsze, Urban na ławce. Jest power, więc naprawdę Urban tutaj zarządzi takie roszady w teamie, że chciałem smudę dać, ale no tak wyszło, że po prostu chyba bym zmiany już nigdy nie zrobił w FIFA żadnej, cenę. Więc się bałem. Oczywiście system, który powoduje, że czekamy na mecz w cholerę długo, bo ktoś się zawiesza, dalej istnieje, nie zmienili tego, nie poprawili tego. W ogóle nie podoba mi się logo Ajaxu, kurna. Przegrywam nim mecz, a muszę zmienić to logo. Kurna, ale ostatnio tak mi idzie fejdowo. Byłem w piątej lidze, wyobrażacie sobie, byłem w piątej, kurna, lidze. Brakowało mi 3 punktów, żeby awansować przed chwilą do 6, a przegrałem, kurna. Kurna, co jest? Ja pierdziu, no kurna, jak tu się nie denerwować, no? No słuchajcie, no. Myślałem, że te informy to takie super są, a to widać taka przereklamowana marka. Już tego Silva chociaż był szybszy od niego. No kurna, no mecz, dobrze, nareszcie. Dobrze. Ten mój. Dobra, ten wezmę, będzie jaśniej. Ale tego stroju nie lubię, bo zazwyczaj przegrywam. Dobra, Premier League będzie. Dembe, Bashir, Walcott, kurna, tempo, Czech, kurna, nie, Vertonghen. Cholera, Zabaleta chyba tam był jeszcze. Kurna, dobry team, dobry. Silny. Przede wszystkim silny team. I szybkie skrzydła. Wysoki zawodnik w ataku. Dobra. Mam nadzieję, że wszystkich dobrze słuchać. Mnie, Szaranowicza. Kurna, Czech już broni, oczywiście, kurna, typowa akcja. Ja słynę z tego, że mam miliard okazji, 0 goli, więc nie przejmujcie się, jak zmarnuję tam z 10 okazji. No oczywiście, dalsza część imprezy. Trzeci strzał na bramkę. 0 goli dalej. Ja mam team, kurna, epicki, tylko zawsze brakuje mi kogoś, kto by te wszystkie akcje kończył, bo gole trzeba puszczać. Ta FIFA polega na tym, że się jednak te gole puszcza. Nawet najlepsza obrońca będzie czasami dawał plamę. W ogóle to Vidicia chciałem zobaczyć, jak broni. On jest niby taki, według tych statystyk, taki super pro, ale ma beznadziejne tempo. W Realu nie gra dobrze. W rzeczywistości o to chodzi. Z Mandzukiciem grałem na wrzutki, ale on kurna coś nie chciał tych wrzutek wygrywać, nie wiem czemu. Mimo wszystko nie było to jakieś porażające jego skuteczność w tych wrzutkach. O, Staric biegnie. I Czech oczywiście już jest na miejscu. Czech wie, co się będzie działo. David Luiz. Miranda, abyś tam kurna wygrywał, jak David Luiz, bo jak nie, to skończysz jak kurna tego Silva.
przydane. Dante wejdzie i się skończy. Dante ma 1,88 m chyba, dokładnie, wzrostu, ale jest dość powolny i często mi jakoś biorą wrzutki na Wolcotta, Błaszczyka albo innych paziów i po prostu jeden na jeden. Kurna! Prawie. Już się nauczyłem tak wyrzucać piłkę. Wtedy mamy dużą szansę na jeden na jeden z bramkarzem, co bardzo często nie wykorzystuję. Zazwyczaj robi karne, że biegnę jakimś skrzydłem i na karne, że muszą. Dobra. Jest dobrze nawet. Idziemy w natarciu, kurna. Dobrze, Aubameyang, ale czemu tu nie ma faula? Faul tam był, kurna. No kurna, nie! Karny. Nie, no rzut wolny. Wiecie co? Jakie to są farty, kurna. Ja nie umiem strzelać. Nie umiem strzelać wolnych. Nie strzeliłem jeszcze. A. Strzeliłem na bramkę. Dobrze. To jest już coś. Strzeliłem na bramkę. Jest główka. Kurna, no nie, no jakie farty. OP bramkarz. No, ślisk. Tutaj się przyda w tym meczu silny zawodnik chyba. Bo widzę, że David Luiz i Vertonghen to są taka dość szybka para. Jeszcze silnych mają dużo, no kurna. Może jakoś tam, o Jezu, gol. Gol? Ale ty jesteś słaby. Marian. Taką okazję. Tam oczywiście Davida Luiza zabrakło, bo był pewnie w ataku. O, to mi się podoba, Santana. Tak, tak, Santana naprawdę jest bardzo porządny, kurna. Wygrywa te główki. Jest wielki, kurna. Obrońca, no. Ten środkowy obrońca musi być silny i dobrze mieć główki w ogóle, żeby takich pazi jak Dembemba, Lukaku przepychać, ale z drugiej strony jak mam... Ja pierdziu, ty idioto. Co za idiota tam był. Nie trafił do pustej, kurna matoły. Naprawdę. Jak się pewnego dnia za was... O Jezu. I kontra, leci. Ta formacja 3-5-2 ma to do siebie, że bardzo często puszcza się gole ze skrzydeł, co nie? Po prostu schodzi ci taki koleś ze skrzydła i kurna, nic nie zrobisz mu. O lol, wow. Brawo, w końcu kurna. No biegnij! O jest. Oczywiście znowu stoją w miejscu. To muszę uważać, bo ostatnio czerwoną dostałem za ślisk. O Jezu, dobrze, dobrze, paździerzu. No, gryź go, gryź go. David Luiz i Wilshere, kurna, w pole karne, nie mogę faulować. Dembaba chciał wygrać główkę, ale jest paziem. Takich to... Tacy goście główek nie strzelają. Dopóki tam jest Santana, to jest dobrze. Jak będzie Miranda w polu karnym, kurna, nie! Dobrze. Dobrze. David Luiz. Diego Lopez. Kurna. Główkę wygra. Nie. Błaszczyk, Błaszczyk do przodu i biegniemy. I biegniemy teraz. Jest okazja, jest okazja, jest okazja. Jest okazja, podaj to. Do Staridzie. Dobrze, 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 dobrze. Nie, kurna. Nie mam pytań. Jak to, jak tam mam podać, kurna, żeby to przeszło, no. O, Ramirez, Ramirez, dobrze, dobrze, dobrze. Shirle, dobrze. Jedziemy z kontrą, dobrze, ej, no. Co ty mózgu nie masz? Tam była piłka. Ślepyś ty. Okulary, kurna. Czech ma ten kask, ten kask naprawdę dużo daje. Kurna, mogę się tu już na aut wybić, a teraz kontra. Taka, o lol. Jak uderzy ładnie. Dobrze, że nie ma gola. Ładne podanie. O Jezu, no kurna, no. Przecież to nie powinno tak być, że taka pierdoła
blokuje mi piłkę i kurna, kontra. Nie gol. Ja. Wygrał główkę. Czemu tu jesteś, Gustavo? Ty jesteś dobry w główkach. 1,80 m coś tam, chyba 8 też. W ogóle ja chciałem sobie zobaczyć, ile kosztuje Sergio Ramos. Tani jest, ale on ma tylko 1,80 m, chyba 3 albo 4 wzrostu. No kurna, co on tak mało ma? Pepe ma 1,88 m. Naprawdę, myślałem, że Ramos jest większy od Pepe, ale Pepe jest jednak od ślizgu, musi być wielki i silny. Ale kurna, kółka kręca. Pazie, kurna. O, o, zaraz piłkę dostanę. Nie, kurna, już. Muszę teraz utrzymać się, bo stracę i będzie dupa. Kurna, mówiłem, że stracę zaraz. Biegnie, bo Walker biegnie. Mówiłem to, Walker biegnie. Kurna, fauluj go, fauluj go. Bierz go na ziemię go. Dembaba! Dobra. Dembaba. O kurna. Gol. Karny? Nie. Faulujesz, faulujesz. Jego David Luiz fauluje. Bardzo dobrze. Nasza piłka. Już nie ma naszej piłki, kurna. Pszał. Ja pierdzie, jakby to weszło. Kurna. No i mi się to nie podoba, kurna, bo on ciśnie go i teraz David Luiz wygra. No. Był lepiej ustawiony jego koleś. Kurna, Diego Alves. Broni, kurna, dobrze. Dobra, musimy to opanować, słuchajcie. Moja para paziów, kurna. Miranda, gdzie ty jesteś? W ogóle Mirandy nie widzę w tym spotkaniu, kurna. No co za idiota, kurna, nie potrafi piłki podać. Ja pierciu. Jelenie. Nie mówcie mi, że to ja, kurna, steruję. Wszystko jest, kurna, ustawione. Jak klikam podanie, to kurna, czemu on nie biegnie albo nie podaje? O, dobra, dobra, dobra. Dobrze, Ramirez. No co to było? Co to ma być w ogóle? Błaszczyk. Dośrodkujesz? Dobrze? Dobrze, niedobrze. Kurna, widziałem, że to będzie gówno. Ale czy Błaszczyk nie podaje dobrze, kurna. Ma tylko tempo. Strzały takie też mizerne trochę. Schirrle. Kurna, on mógł uderzyć. Dobra. A kto uderzy? Mogę komuś podać? Patrzcie! Czemu ty stoisz tutaj? Ty jesteś Santana, kurna. Ja pierdziu, tu Santana stoi. Prze nie uderzy. Ja pierdziu. Lol? No kurna! No nie! Japi! Japi! Kurwa! Ja pierdziu, no nie wierzę. No nie dam rady, kurna. Widzieliście to, kurna? Olgo co stoi, kurna. Moja para idiotów, kurna, nic sobie nie zdaje sprawy. No jeszcze, kurna, bo mnie Jank failuje, dobra. Miranda, weź tam Santana, Santana łeb! Dobrze. Po co masz głowę, żeby strzelać nią? Świetnie. A teraz tylko, kurna, nie przegrać, bo ciągle pierwszy strzelam gole, a potem zawsze puszczam. Wow, kurna. No kurna, nie ma takiej opcji, żebyś tę piłkę miał więcej, dłużej. Moja piłka. Karny mi się należy. Na razie tylko jednego gola masz. O kurna! No opet bramkarz! No opet kurna bramkarz! No przecież to nie było do obrony, ja nie wiem. Santana, kurna, Santana, Santana, łeb! A, dobra. Walcott już biegnie, kurna. Walcott już biegł, kurna, nie ma. Gindogan! Uderzy! Ale co to był za strzał, to ja nie wiem. Już chyba nawet, kurna, nasz bramkarz lepiej uderza. 65 tysięcy, kurna, kosztujesz. I ty nie grasz dobrze? No nie!
To było 1-1. I znowu nie ma gola. Nie no, kurna, przecież to się... Jest! Jest! Santana, kurna, dobrze! Znowu główka, kurna, po co cię mam w teamie? Po co ja cię mam w teamie? Już wiesz, po co cię mam w teamie. O, jest Santana. Mam grubasów typu Miranda albo Mayank Staric, którzy nic nie robią poza fejlowaniem. I mam Santanę, który chce grać i daje siebie wszystko, kurna. Wygrywa główki i mamy potem takie wolne, rożne, różne. O kurna. Nie! Dobrze, ktoś tam wybił. Chyba Santana właśnie, dobrze. On jest tani w cholerę. Santana. I prezentuje dobry poziom. No, biegniesz, biegniesz, bramkarzu, bramkarzu. I uderzasz na bramkę. Aaaa! Ustawił się. Czech jest wolny, więc kurna, trochę mu to zajmuje, ustawienie się, ale no broni kurna dobrze. No tego, co robi Santana, to już nie mógł obronić, kurna, i tak broni dużo. Nie! Oh. Dobra, na czas. W cholerę. Badum. To leci. Ty, biegniesz. A bumerang. Szybkie nogi. Prawie jak najszybszy człowiek świata. A bumerang, kurna. Gabon. Gabon for the win. O! Jeszcze w tej cenie podobnej, znaczy, no, podobny do Staridzia był Remi. Kupiłem go też, nim grałem. Ale powiem wam, że naprawdę... Kurna, Czech, ty jesteś OP jednak. Ale powiem wam, że Remi ma lepsze główki niby. Jest chyba o 1 cm wyższy. I jest tańszy. Ale ma tak beznadziejny strzał, chyba 82, kurna. Przecież to jest poziom Rasiaka. Santana? Kurna! Nie wierzę, kurna! Znokautowani przez Santanę, 3 gole! 3 rzuty rożne z tego samego miejsca i 3 gole Santany. No, zamierzałem zastanowić się, czy Thiago Silva nie kupić za Santanę, ale już mam odpowiedź. Kurna. Człowiek głowa. Człowiek wielkolud. Człowiek głowa. Wielkolud. O lolo. Dobra. O, piłkę. Kurna. Dzisiaj nie mam nic fajnego do pogadania, jakieś takie informacje, newsy. Tak się złożyło, że akurat... Nie wiem za bardzo co powiedzieć. O, Neymar ma kontuzję. Na tym reprezentacji z Hernandezem. On w Lazio Rzym gra Hernandez. Grał w meczu z Legią ostatnio. To właśnie na treningu reprezentacji Brazylii. Miał starcie z tym paziem z Lazio Hernandezem i kontuzja. Przykro nam. Ale Neymar w FIFA jest słaby. To było bardzo jednoznaczne. Ramirez 9-2 czy 9-8? Dobra, nieważne. Santana 9-8, kurna! Nareszcie czuję moc mojego teamu. Mój moc ma team, dobra. Może jednak chyba skończę na tym. Mój team ma moc główek, kurna. O, Ramirez, kontrakty się skończyły. Dobra. No i ten Inform, kurna. Inform, który gra gówno. No to jest naprawdę pozdro 500. Nawet z gry nie ma 9 tylko. O kurna. No ja pomyślę, co by tu wstawić. No Dante, kurna, ma wszystko gorsze tak naprawdę chyba. Oprócz może podań i strzałów. Ale Dribbling ma jeszcze. Ale pod wcześniej nie derbluje, kurna. Dobra, nieważne. To jest mój team paziów i dziękuję wam za uwagę. Cześć.